Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. A z nami jest profesor Zbigniew Stawrowski, filozof, uczeń księdza Józefa Tischnera, dyrektor Instytutu Myśli księdza Józefa Tischnera, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No tak można by jeszcze trochę wymieniać, bo jeszcze Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ale ja bym wrócił do tego ducha. Mówił pan o tym, że pana osobiście dotknęło najbardziej te dwa momenty w czasie pielgrzymki. Później mówił pan o zmianie doświadczenia Polaków, doświadczenia rzeczywistości. Ale mówił pan wtedy już o Polakach w ogóle. A czy to doświadczenie, to pierwsze doświadczenie tak mocne, zstąpienia Ducha Świętego na pana miało konsekwencje w realnym, konkretnym pańskim życiu? Tak, bardzo głębokie, myślę. To też minęło trochę czasu, ale gdzieś tak pod koniec 79 roku powiedziałem sobie proste słowa. Nie będę więcej kłamał. Dopiero potem, po wielu latach, przeczytałem, że to jest najlepsze lekarstwo na komunizm. Powiedziałem sobie, że nie będę więcej kłamał. Zacząłem czytać różne rzeczy. Czytać na przykład encykliki papieskie. Zacząłem czytać przemówienia papieskie. Ale nie tylko. W 80 roku, w marcu, nie wszyscy pamiętają, odbyły się jeszcze jedne wybory do Sejmu PRL-owskiego. Znów było 99% frekwencji. A to zawsze tak było. Moja babcia opowiadała, jak pracowała w Polskim Radiu, że kiedyś nawet już mieli te taśmy nagrane z frekwencją. Moja babcia była tam sprzątaczką, nikim bardzo ważnym, ale miała taśmy nagrane o godzinie 8 rano w dniu wyborów, że 99% wzięło udział w wyborach. Także to nie miało większego znaczenia. Ale było to ciekawe, że to już było po wizycie, po pielgrzymce papieskiej, a te kłamstwa tutaj nikt nie miał jakiegokolwiek zażenowania, żeby nadal je kontynuować. Ja w pełni świadomie nie poszedłem na wybory i to był taki mój może pierwszy w pełni świadomy akt obywatelskiego nieposłuszeństwa. No a kiedy nastała Solidarność, byłem wówczas już po czwartym roku studiów. Miałem jeszcze pół roku tylko na napisanie pracy magisterskiej. Ostatni swój egzamin zdałem w czerwcu 80 roku, tuż przed Solidarnością. I było oczywiste, że to jest czas, żeby zakasać rękawy i zrobić to, co tylko można. Co tylko można. Ja myślę, że to była powszechna świadomość. Dostaliśmy błogosławiony czas z nieba i musimy ten czas wykorzystać jak najlepiej. Byłem studentem, więc oczywiście się wziąłem za organizowanie niezależnego zrzeszenia studentów. No byłem jednym z założycieli na mojej uczelni i jakby od zera, prawda, tworzyliśmy tą tkankę studenckiej Solidarności. No muszę powiedzieć, że jestem dosyć zadowolony, że z czerwonej uczelni udało nam się coś jednak pożytecznego zrobić. I długo można by było na ten temat opowiadać, ale myślę, że to jest jakby na inną historię. No ale chyba o Solidarności trzeba było więcej powiedzieć. Prawda? No niewątpliwie, ale ja do Solidarności za chwilę. Jeszcze chwilę ten wątek osobisty chciałbym, jeśli to możliwe, podrążyć, no bo krótko później rozpoczyna pan studia u księdza Józefa Tischnera. No tak, ale to było jednak później. To już było związane z czasami Solidarności. Ja księdza Tischnera poznałem 5 dni przed stanem wojennym. Został zaproszony na naszą uczelnię, na nasz wydział z wykładem. I wtedy go... Na czerwoną uczelnię. Tak, tak. No to też jest jakby wskazówka, co się na tej uczelni działo. No wtedy go po raz pierwszy zobaczyłem i kiedy już stan wojenny nastał i ja skończyłem studia, obroniłem się i zastanawiałem się, co dalej. Chciałem iść na studia doktoranckie, ale wtedy został zawieszony z filozofii już. No i okazało się, że rozpoczyna działalność Papieska Akademia Teologiczna od jesieni 82 roku i dziekanem Wydziału Filozoficznego będzie Tischner. Jakby w naturalny sposób przeniosłem się do Krakowa. '82 rok to jest jednak już troszeczkę inny okres. Ja wrócę w takim razie do Solidarności. Bardzo często w rozmaitych wspomnieniach o Janie Pawle II wraca taka refleksja, że papież był zaskoczony tym, co się wydarzyło. Że z jednej strony no, przyjechał po to, żeby wyzwalać Polaków, przede wszystkim mentalnie wyzwalać, bo pewnie na to, że komunizm się skończy, to wtedy sam papież specjalnie wielkich nadziei jeszcze nie miał. Ale w świadectwach wraca w taki wraz zaskoczenia, że co takiego się stało? Na ile ten ruch,
który był przecież ruchem początkowo walczącym o kwestie socjalne. To wraca to przekonanie, że walczono o wyższe pensje, o to, żeby nie zwalniać ludzi bez powodu, a na pewno nie o kwestie polityczne, o tak bym powiedział, czy ideowe. Na ile on był jednakowoż związany z przesłaniem Jana Pawła II, a na ile później inspirował samego Jana Pawła II? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo wszyscy się zgadzają, że Jan Paweł II był u początków ruchu Solidarności. Myślę, że to, co tutaj rozmawiamy, też jakby z mojej perspektywy pokazuje cały ten potężny przekaz o godności człowieka. I w czasie pierwszej pielgrzymki, no jeszcze wcześniej pierwsza encyklika Redemptor Hominis, która jest właśnie na tym oparta, na tej nieprawdopodobnej godności człowieka. Ten przekaz w czasie pielgrzymki, dowartościowanie ludzi, no musiało przynieść swoje efekty. To, że to przyjęło właśnie taką formę, no to nikt tego nie mógł przewidzieć. Jest taka relacja właśnie księdza Tischnera, który był w sierpniu 80 roku w Castel Gandolfo. Tam się odbywała taka konferencja, sympozjum, jeszcze nie organizowana przez Instytut Wiedeński, przez Krzysztofa Michalskiego, tylko przez Jerzego Janika, przez fizyków, prawda, to grono fizyków, którzy też z papieżem tego typu spotkania robili. Tam ksiądz Tischner był i wspominał, jak wspólnie oglądali telewizję z papieżem i nagle pokazał się obraz we włoskiej telewizji, obraz ze stoczni, zbliżenie na bramę Stoczni Gdańskiej i tam na tej bramie wisi obraz papieża. I papież, który widzi papieża na bramie Stoczni Gdańskiej, skulił się, prawda, w poczuciu ogromnej odpowiedzialności, bo wszyscy wiedzieli, że to on w jakimś sensie za tym stoi, prawda, ale jednocześnie wszyscy mieli nadzieję, że skoro ten papież wisi na bramie, to może nie dojdzie do rozlewu krwi. Ten obraz jest bardzo ważny, bo w gruncie rzeczy papież i Tischner to były jedyne osoby, które nie tylko zrozumiały, bo takich pewnie było więcej, ale próbowały wydarzeniom Solidarności nadać głębszy, etyczny sens. Zrozumieć, co naprawdę się dzieje pod tym wszystkim politycznym. Skoro już mówimy o księdzu Tischnerze i Janie Pawle II, ja się nie mogę nie zapytać o to, na ile te próby zinterpretowania Solidarności, bo papież też je podejmował, znaczy wraca w jego przemówieniach do Polaków, ale też w późniejszych encyklikach wraca próba, powiedziałbym, zuniwersalizowania i ufilozoficznienia, czy wyrażenia w języku teologii tego specyficznego polskiego doświadczenia. I to samo, z tym samym mamy do czynienia w Etyce Solidarności księdza Józefa Tischnera. Na ile to były prace równoległe, a na ile obaj panowie, Ojciec Święty i ksiądz profesor, no jakoś się inspirowali. No ja myślę, że to była cały czas rozmowa między nimi. Pamiętam, że w tym słynnym kazaniu na Wawelu, które Tischner wygłosił 19 października i które stało się potem początkiem tych tekstów zebranych w książce Etyka Solidarności, no pada ten obraz z listu świętego Pawła do Galatów, jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Boże. Jeden drugiego ciężary brzemiona noście jako kwintesencja Solidarności. I papież te same słowa umieszcza w encyklice Dives in Misericordia, która jest podpisana 30 listopada, półtora miesiąca później. Nie chodzi o to, kto tu ma pierwszeństwo. Święty Paweł ma pierwszeństwo oczywiście, ale ja podejrzewam, że oni mogli już w Castel Gandolfo rozmawiać o Solidarności, prawda? I ta myśl, ten cytat mógł się pojawić. I no potem Jan Paweł II często korzystał z dorobku Tischnera. W 87 roku w Gdańsku wręcz powołał się na niego. Bez nazwiska, ale o polskim filozofie wspomniał, który o pracy nad pracą pisał. Były także pewne teksty jakby pisane dla papieża przez Tischnera w kontekście encykliki Laborem Exercens. To jest normalne. Papież no jednak był także pewnym patronem Tischnera, jeszcze będąc kardynałem tutaj w Krakowie. Tischner cieszył się ogromnym zaufaniem papieża. Dostał od niego zlecenie bycia opiekunem inteligencji krakowskiej. Więc tutaj nieustanna była wymiana myśli i inspiracji. Pokazuje ta opowieść, że Jan Paweł II nie miał wątpliwości tak naprawdę, że to doświadczenie
doświadczenie, można powiedzieć, karnawału pewnego, takiego doświadczenia świątecznego, no niezwykłego właśnie przez to, że dokonuje się w takim, po takim okresie szarości, z taką eksplozją barw i kolorów, że to doświadczenie może być jednakowoż przełożone na język codzienności takiej, no codzienności, która może nie jest tak szara jak ten okres poprzedzający to wylanie Ducha Świętego, no ale nie jest też dokładnie tym samym, co miało miejsce no, w roku 80 czy 81. Ja myślę, że sprawa jest głębsza, to znaczy my do tej pory tak naprawdę nie mamy przemyślanego doświadczenia pierwszej Solidarności. Czyli to, co zrobił Jan Paweł II, to jeszcze za mało, żeby... Jan Paweł II zrobił dużo więcej niż my wiemy. Jan Paweł II to doświadczenie Solidarności podjął i wprowadził do nauki społecznej Kościoła. Nasze, powiedzmy, lokalne doświadczenie zuniwersalizował. Od czasu właśnie encykliki Divus in Misericordia słowo Solidarności staje się kluczowym słowem nauki społecznej Kościoła. Kolejne encykliki to słowo podejmują i odnoszą je do ogólnoludzkiej, braterskiej wspólnoty. Jan Paweł II nie miał żadnych wątpliwości, co tutaj się objawiło. Tu się objawiła ta podstawowa wspólnota ludzi dobrej woli. Można powiedzieć taki kościół, który obejmuje sobą nie tylko tych, którzy wiedzą, że są członkami kościoła, ale także tych, którzy chcą być ludźmi sumienia. A może, ja bym powiedział inaczej, może tu wtedy pokazała się Rzeczpospolita, republika w takim znaczeniu głębszym niż tylko doczesny, czyli obejmująca wszystkich tych, którym bliska jest Solidarność, którzy chcą być odpowiedzialni za innych obywateli tej samej wspólnoty. Możemy użyć tego terminu Rzeczpospolita, który też jest mi bardzo, bardzo bliski. Jak najbardziej opisuje również to doświadczenie troski, wzajemnej troski o pewne dobro wspólne, o wspólną ojczyznę, prawda? To jest Rzeczpospolita, rzecz nasza wspólna. Ja myślę, że to też pokazuje, że potrzebujemy cały czas refleksji nad tym wydarzeniem, które jest, może być i powinno być wydarzeniem wzorczym dla nas również tutaj, w Polsce 2009 roku. Chce pan powiedzieć, że Jan Paweł II, można powiedzieć, to przerzucił na poziom uniwersalny, stworzył z tego rzeczywistość uniwersalną, ale my ani tego poziomu uniwersalnego, ani tego doświadczenia nie nauczyliśmy się jeszcze wyrażać i aplikować w naszej codzienności. Myślę, że tak jest. To znaczy, oczywiście Jan Paweł II miał inną perspektywę głowy Kościoła i troski o cały Kościół w miarze uniwersalnym, a my tutaj, gdzie ta solidarność się urodziła i objawiła, no chyba o czymś zapomnieliśmy. Szkoda. Można to jeszcze podjąć? Nie tylko można i trzeba, a co wcale nie znaczy, że musimy oczekiwać kolejnego karnawału. Te doświadczenia można podjąć w zwykłej, codziennej pracy. Mniejszych środowiskach, budowaniu przestrzeni zaufania, w porzuceniu myślenia politycznego. No to jest ciekawe, bo doświadczenie Solidarności to dla mnie jest doświadczenie całkowicie niepolityczne. I ci ludzie, którzy w tej chwili spierają się o pierwszeństwo w ruchu Solidarności, w gruncie rzeczy, mam wrażenie, byli najbardziej oddaleni od tego podstawowego doświadczenia. O tym, jak to doświadczenie Solidarności, ale także późniejsze doświadczenia wizyt papieskich aplikować w codzienności będziemy rozmawiać za chwilę, a rozmawiamy z profesorem Zbigniewem Stawrowskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.